Szanowni Państwo, 5 okręgów wyborczych. Rozpoczynamy prezentację od okręgu pierwszego, Opole i powiat grodzki. Pani Elżbieta Pisula-Bieniecka, animatorka kultury, wyróżniona tytułem Człowieka Roku, organizatorka wielu wydarzeń kulturalnych, założycielka Stowarzyszenia na rzecz promocji talentów Access, zdobywcy tytułu najlepszej organizacji pozarządowej w regionie. Wioletta Gołębicka, przedsiębiorczyni i aktywna społeczniczka oraz kochająca mama niepełnosprawnego Dawida. Katarzyna Mazur-Kulesza, prezes Stowarzyszenia Rodło Opole, wiceprzewodnicząca Opolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, członkini Rady Kobiet, od 20 lat związana zawodowo z Uniwersytetem Opolskim. Bożena Krawczuk, właścicielka Kancelarii Bezpieczeństwa Informacji oraz ekspert Business Center Club i wykładowca akademicki. Edyta Sieracka, ekspert do spraw zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, członkini Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych. Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, doktor nauk społecznych, dziedzinie pedagogiki, od lat zawodowo i społecznie związana z organizacjami pozarządowymi. Zbigniew Kubalańca, radny województwa opolskiego i wicemarszałek regionu, odpowiedzialny za kulturę, sport, turystykę, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w mieście Opolu oraz jej wiceprzewodniczący w regionie. Zbigniew Matracki, entuzjasta lokalnego patriotyzmu gospodarczego, czego efektem jest inicjatywa Kupuj u siebie, przewodniczący koła Partii Zielonych w Opolu. Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa polskiego, odpowiedzialny za infrastrukturę drogową, transport, gospodarkę, przewodniczący Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wiceprzewodniczący Platformy w regionie. Janusz Czepizu, olimpijczyk, medalista Mistrzostw Europy, prezes Opolskiego Związku Lekkiej Atletyki od 2006 roku, radny województwa opolskiego. Piękna drużyna miasta i powiatu opolskiego. Okręg drugi. Kluczbork Namysłów Olesno. Pani Katarzyna Juranek-Mazurczak, dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej, menadżer i animator kultury, wychowawca, pedagog. Jolanta Wilczyńska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Opolskiego, dyrektorka Szkoły Podstawowej imieniu Polskich Górali w Dąbrowie, od ponad 30 lat związana z namysłowską oświatą. Katarzyna Zalewska, prezes Stowarzyszenia Azyl Psów Zapomnianych w Wołczynie, instruktor szkolenia psów, prowadzi azyl dla bezdomnych psów i kotów od 8 lat. Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. Szymon Godyla, przedsiębiorca, rolnik oraz radny województwa opolskiego, prowadzi winnicę i gospodarstwo rolne. Maciej Kaczor, od 2004 roku pracuje w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, społecznie udziela się w PTTK i w Stowarzyszeniu Klucz do Rozwoju w Kluczborku. Tomasz Kus, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Główczycach, współorganizator największego zlotu pojazdów pożarniczych w Polsce Fire Truck Show. Szanowni Państwo, okręg numer 3, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie. Brygida Kolenda-Łabuś, prawnik, radna województwa opolskiego, w latach 2002-2011 zastępca prezydenta Kędzierzyna-Koźla, była posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Julia Rus, studentka historii Uniwersytetu Opolskiego, działa w Stowarzyszeniu Nowej Generacji Młodych w Opolu. Aneta Sałacka, animatorka kultury, działacz sportowy, społecznik, prezes Ludowego Klubu Jedzieckiego Lewada. Judyta Serwatka-Żabicka, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, mama dwójki dzieci. Józef Kotyś, były wicemarszałek województwa opolskiego, dyrektor biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem, nauczyciel, samorządowiec, były burmistrz Kolonowskiego. Marek Piątek, nauczyciel, były dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni, były radny powiatowy w Kędzierzynie-Koźlu. Robert Węgrzyn, radny województwa opolskiego, przedsiębiorca, społecznik, sekretarz regionu Platformy Obywatelskiej. Okręg czwarty, Głubczyce, Krapkowice, Prudnik. Ewelina Feret, pracownik firmy logistycznej, społecznik w zakresie zarządzania oświatą i organizacjami pozarządowymi. Anita Kozina, wieloletni pedagog, absolwentka chemii na Uniwersytecie Wrocławskim, działaczka lokalna. Janina Okrągły, lekarz, radna województwa opolskiego, była posłanka na Sejm. Tomasz Garbowski, sędzia piłkarski ekstraklasy, działacz sportowy, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, były poseł na Sejm RP oraz radny województwa opolskiego. Łukasz Kosiński, dyrektor operacyjny w Zamku w Mosznej, prezes Stowarzyszenia Sukces po Opolsku, ekspert oceniający projekty unijne. Marcin Staniszewski, politolog, koordynator do spraw realizacji projektów oraz współpracy międzynarodowej w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Zbigniew Ziółko, radny województwa opolskiego, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach, menadżer i animator kultury. Okręg piąty, Nysa Brzeg. Katarzyna Byra, pracownik samorządowy w Urzędzie Gminy w Łambinowicach, specjalistka odpowiedzialna za pozyskiwanie środków zewnętrznych na rozwój gminy.
Dorota Bronowicka, kapitan reprezentacji i mistrzyni Polski w hokeju na trawie, znany społecznik. Natalia Majwald, absolwentka Politechniki Opolskiej, wolontariuszka Fundacji Rozwój, była wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta w Brzegu. Małgorzata Szczerban, dyrektor prywatnego przedszkola Smer w Nysie, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz logopeda i neurologopeda. Alicja Szymkowicz, radna miejska w Głuchołazach, pielęgniarka, członkini oddziału PTTK Tryton oraz Stowarzyszenia Pozytywni. Grzegorz Bierczak, sołtys Bykowic, działacz klubu piłkarskiego Orzeł Rańska Wieś, pracuje w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach. Piotr Wach, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, menadżer ochrony zdrowia, koordynator projektu rozbudowy Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Bogusław Wierdak, od 1998 roku radny województwa opolskiego, jego były przewodniczący oraz wiceprzewodniczący, przedsiębiorca oraz działacz samorządowy. Tomasz Zeman, radny powiatu brzeskiego, radny gminy Grodków, wiceprezes zarządu lokalnej grupy działania Brzesko-Ławska Wieś Historyczna, obecnie prezes zarządu spółki wodociągowo-kanalizacyjnej. Szanowni Państwo, piękna reprezentacja. Sejmik 2024. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję wszystkim za determinację, za odwagę, za te pozytywne emocje, z którymi będziemy się chcieli podzielić przez najbliższe tygodnie.